drum. Ja się urodziłam w styczniu, to jest luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, maksimum 6 miesięcy, bo to było chwilę przed tą akcją. Wyobrażasz sobie, ile trzeba było mieć szczęścia? Kiedy skończyłam 17 lat, moja koleżanka szkolna, pijąc ze mną podwieczorkowe kakao, zapytała, słuchaj, dlaczego ty mi nie powiedziałeś, że jesteś Żydówką, czy ty się tego wstydzisz? No ja jej wtedy powiedziałam, że chyba jest wariatka, że zadaje mi takie pytania, bo dlaczego. Ale kiedy pojechała, zaczęłam sobie przypominać różne fakty z dzieciństwa i pomyślałam, że coś jest w tym jej pytaniu, że coś tu się nie zgadza. Zaczęłam szukać, zaczęłam szperać. No, skończyło się tak, że uciekłam z domu, że nie było mnie 2 tygodnie, że zrozpaczona moja mama szukała mnie wszędzie i kiedy znalazła, opowiedziała mi tę historię. Dowiedziałam się, że wszystko to, co wiem o sobie, nie jest prawdą. Że moja ukochana mama nie jest moją mamą, że miałam inną mamę, żydowską mamę, że miałam rodziców, którzy zginęli, że zginęła cała moja żydowska rodzina. Opowiedziano mi, że kiedy miałam 6 miesięcy, na krótko przed tym lipcem strasznym 1942 roku. Zostałam wywieziona z getta na wozie wiozącym cegły na stronę aryjską. Między cegłami była drewniana skrzynka z otworami do oddychania, a w tej skrzynce dziecko uśpione i srebrna łyżeczka z imieniem i datą urodzenia. Tu jest moje imię. Tu jest data urodzenia. 5 stycznia 1942. To jest ta łyżeczka, którą mi moja mama dała na szczęście. Elżbieta, podaj swoje nazwisko. Ostatnie. Tak jak Elżbieta Ficowska. A powiedz, jak się nazywałaś przy urodzeniu? Kopel. Powiedz mi, czy używałaś innych nazwisk w życiu swoim? Tak, to znaczy powiem ci o nazwisku, które było dla mnie bardzo ważne. To jest nazwisko mojej przybranej mamy. Nazwisko, z którym byłam najbardziej zżyta. To jest nazwisko Busojc. Powiedziała mi, jak się nazywali moi rodzice. Powiedziała, że poznała mojego dziadka i jak się nazywał, Aaron Pejsach Rochman. Że moja mama, to był ojciec mamy, że moja mama Henia Rochman, że miała prawdopodobnie 24 lata, kiedy zginęła, że była jasną blondynką o zielonych oczach. Moim obowiązkiem jest świadczyć o tym, że moi rodzice, że moja rodzina, że wszyscy moi najbliżsi po prostu byli, że żyli i że zginęli. I gdyby mnie nie było, to już nie byłoby nikogo, kto by mógł o tym powiedzieć. I to jest dla mnie bardzo ważne. To jest to, że ja nie bardzo potrafię być Żydówką. Że ja nie mam takiego organu, który by mi na to pozwolił, no, który by mi w tym pomógł. Znaczy, ja ich bardzo kocham, coraz bardziej. I ich pamięć, ich, tych moich najbliższych. Z tym, że pamiętaj, że podobnie jak z tobą było. No ja byłam wychowana w rodzinie polskiej, w polskiej kulturze, w polskim języku, w polskich tradycjach. I to jest wszystko moje. I jak ja słyszę litanię śpiewaną w kościele, to robi mi się ciepło na sercu. Ja, to nie jest ważne, z czego się ta litania składa, ale same dźwięki,
atmosfera, to wszystko przywołuje mi na pamięć dzieciństwo, moją nianię kochaną i kochającą, moją mamę i wszystko to, co było piękne, co było bezpieczne i no i właśnie. Natomiast jak ja idę do synagogi, to ja nie mam takich wzruszeń, no bo to mi się nie kojarzy z dzieciństwem i na to nie ma rady. Ale mam za to inne wzruszenia, bo ja chodzę czasem do synagogi. I nie jest to żadna schizofrenia. Ja chodzę do synagogi od czasu do czasu, bo, no bo chcę być bliżej nich za wszelką cenę. I ja tam stoję i ja sobie wyobrażam, że oni tam przychodzili, że oni tam modlili, że oni tam byli. Ja tam stoję, a tam nie rozumiem tego, co się tam dzieje, ale próbuję wychwycić atmosferę tego, co tam się dzieje. A to jest Ania, moja córka. Jedyna moja córka, bardzo ważny człowiek w moim życiu. A jaki jest jej stosunek do twojego żydostwa, tak to pozwolę sobie nazwać? Do żydostwa to nie wiem, pewnie żaden, no bo cóż. Ania jest moją przyjaciółką, my się bardzo kochamy i świetnie się rozumiemy. I wszystko, co jest moje i co mnie dotyczy, jest dla niej ważne i jest również jej. Ale ona się wychowała w takim domu, w naszym domu, do którego przychodzili różni ludzie i ona to widziała od najmłodszych lat. Japończycy, Chińczycy, Cyganie, Żydzi, dla niej to nigdy nie stanowiło problemu żadnego. A czy ona się czuje choć czupinkę Żydówką? Wiesz, chyba trudno jej się czuć Żydówką, skoro ja się nią czuć nie mogę, to nie bardzo wiem, jakby to miało być. No, nie słyszałam o tym. Ale wie, że tak się zdarza. Że... Ale ona jest bardzo solidarna ze mną w tych wszystkich sprawach, to na pewno. A to zdjęcie ze ślubu Ani. To jest Ania Wicowska Teodorowicz, bo ma dwa nazwiska, zostawiła sobie jedno. A to jej mąż Andrzej Teodorowicz. Ślub. To jest co? Wesele? To jest ślub, tak. To jest ślub. Kościelny? Tak, oczywiście. Proszę. A to też zdjęcie ze ślubu Ani i Andrzeja i tu są nasi przyjaciele Cyganie, którzy widać tacy zaprzyjaźnieni od lat. A to następne pokolenie to jest mój wnuk Filip Teodorowicz. Tu z prawej strony Filip ze swoją mamą Anią, a z drugiej strony z dziadkiem, z Jerzym Ficowskim. Ania Ficowska Teodorowicz, jej mąż Andrzej i Filipek. To kolejne pokolenie i stoją na tle gobelinu przedstawiającego Starą Jerozolimę. Który jest u ciebie w domu, w sąsiednim pokoju? Tak. Dziękuję bardzo. Jesteśmy na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie. Jest to symboliczna tablica poświęcona rodzicom Elżbiety Ficowskiej z domu Kopel, wmurowana przez nią wówczas, kiedy Elżbieta dowiedziała się o swoim pochodzeniu.